Jasną jest rzeczą, prawda, że jeżeli chodzi o spojrzenie kościelne na tą całą sprawę, no to niesłychanie ważna jest edukacja, nauka, niesłychanie ważne są dzieła charytatywne, wszelka pomoc wzajemna, ale to wszystko i tak ostatecznie odnajduje swój sens tam, gdzie to, jak to właśnie w liturgii mówimy, od modlitwy wychodzi i prowadzi do modlitwy. To dzięki Bożej mocy, Bożej łasce jesteśmy w stanie w ogóle cokolwiek robić, prawda? To jest ta nasza najgłębsza wiara. Błogosławiony Jan Paweł II podczas jednego ze spotkań ekumenicznych, podczas jakichś tych modlitw wspólnych, powiedział kiedyś tak: wierzymy inaczej, ale nie w innego. Jeżeli chodzi o dialog tutaj z polsko-rosyjski, a więc jednak głównie katolicko-prawosławny, to inaczej dotyczy przede wszystkim bardziej kultury, a nie samych dogmatów wiary, które dla nas są podobne, chociaż czasem inaczej trochę formułowane. Natomiast ta kultura też w jakiejś mierze ma sens głęboki o tyle, o ile rodzi się z modlitwy i znajduje pierwszy swój wyraz i niesłychanie podstawowy właśnie w modlitwie liturgicznej. I ja zresztą tutaj muszę od razu przyznać, że także mam, prawda, takie uboczne idee. Mianowicie będziemy modlić się najpierw w kościele, w cerkwi prawosławnej, w wieczernia uroczyste nieszpory, potem następnego dnia w katedrze katolickiej też uroczyste nieszpory. Przecież przez całe stulecia nieszpory były ważnym elementem modlitwy wielu, wielu chrześcijan. W ostatnich latach nam się to gdzieś zagubiło. Może dlatego, że to było kiedyś wtedy, kiedy nie było w ogóle, prawda, wieczornych mszy świętych. Teraz wieczorna msza święta często zdominowała wszystko i gdzieś zagubiła się nam to, że jutrznia i nieszpory to są też bardzo ważne elementy liturgii i warto je przywrócić w naszych obyczajach, warto je przywrócić w naszym sposobie myślenia o naszej modlitwie. Warto je przywrócić. Dlaczego? Dlatego, bo to w gruncie rzeczy w modlitwie człowiek najprędzej i najgłębiej odkrywa, kim naprawdę jest. Skoro jesteśmy stworzeni na obraz Boży, to zrozumienie mojego ja nie może nastąpić inaczej, jak tylko wobec boskiego ty. I dlatego jest istotny tak element modlitwy, bo jeżeli nie wiemy, kim jesteśmy, to strasznie trudno nam dyskutować. I dlatego ta składowa, powiedziałbym, modlitewna, jeżeli to tak można nazwać, jest tutaj chyba też bardzo ważna. Ale w związku z tym właśnie, że to się odbywa w katedrze jednej i drugiej, a więc w samym centrum miasta, już nie w lesie na Bielanach, gdzie ktoś może mówić, że gdzie, jak tam dotrzeć i gdzie to w ogóle jest, myślę, że byłoby bardzo ważne, żeby na te oba wydarzenia modlitewne i na te nieszpory prawosławne w piątek wieczorem i na te nieszpory katolickie w sobotę wieczorem, żeby zaprosić jak największą ilość ludzi. Dlaczego? Dlatego, bo dla wielu ludzi, którzy nie są specjalistami ani od kultury, ani od historii, ani od dzieł społecznych, ani od polityki, ta modlitwa może być ich osobistym wkładem we wspólne budowanie. We wspólne budowanie, które ostatecznie dopiero ono może przynieść jakąś głębsze wzajemne porozumienie i głębszą wzajemną jedność.